Witam z tej strony Baniak i dzisiaj chciałbym pokazać jak nawoży swój zbiornik. Kolega pytał, to już objaśniam wszystko tajniki moje, jak to wszystko wygląda. Tu kable sterczą. Ach, dobra, no to tak. Aktualnie, jak widać, używam bimbrowni. Tu. CO2 sobie idzie tam. Mgiełki tak za bardzo nie widać, bo idzie dosyć drobna, jak to z kosteczki lipowej. I tak, oczywiście idzie sobie e, wspomniane kiedyś karbo. Oczywiście z Azobo według mnie jest najlepsze. E, idzie sobie taki szmelc. E, proszę bardzo. O. <kluzny> Może bardziej doświadczonym akwarystom e, znane. Znaczy, może na pewno znane. E, od razu mówię, tego nie kupujcie, bo jeśli nie umiecie tego stosować, chociaż nie wiadomo, ile dokładnie tego dać do zbiornika, i tak choćby ile wlejecie, i tak będziecie mieli glony, i tak, i tak. Ja e, zacząłem to stosować, e, zrobiłem przerwę taką miesięczną. Akwarium czyściutkie, ani jednego glona. Zacząłem to stosować, nagle zauważyłem pełno glonów na hemiantusie. Od razu mówię, że z oświetleniem nic nie zmieniałem. Ale tak. Co dalej mogę powiedzieć? Oczywiście, mądry baniak, stawiając akwarium, zapomniał użyć jakiegokolwiek subst znaczy substratu, wzbogacenia podłoża w akwarium. Zem mogłem użyć torfu, mogłem użyć ziemi ogrodowej, żeby tylko jakoś wzbogacić to i nie startować na jałowym podłożu nie, oczywiście musiałem zapomnieć dlatego dzisiaj no e, błoto do akwarium, tak, robię to na własną odpowiedzialność oczywiście chociaż mam nadzieję, że nic się nie zdarzy ale mam w planie zrobić coś takiego, że po prostu to błoto będę wbijać i wstrzykiwać przy, samym, przy samej szybie dolnej e, żeby jak Jakoś wzbogacić to, to podłoże, bo mi zaczęło brakować nawozów w moim akwarium. I widzę to na przykład po hemiantusie, że liście zaczęły się robić przeźroczyste to znaczy, że brakuje żelaza. Na Blixie zaczęło się robić to samo zaczęły wyskakiwać takie, jakby dziurki takie liście przetarte coś takiego. Więc y, to już jest znak, że coś się dzieje nie tak, nawozów za mało, leje tego planta glinera dziadowskiego. Y, nic to nie daje, więc postanowiłem wzbogacić podłoże o y, ziemię. Y, niektórzy mogą uważać mnie za idiotę, y, ale nie. Y, bo ja na przykład za idiotów uważam osoby, które do akwarium zamiast używać jakiś nawet choćby tego planta glinera, używają takie coś tak spotkałem się z takimi akwarysami co leją takie nawozy do akwarium używają pałeczek nawozowych czego nie polecam robić jak ktoś nie zna się tak dobrze na nawożeniu chociaż nawet taki nawóz zawiera sobie tutaj fosforany aż 5% fosforanów a co fosforany robią nam w akwarium? Hmm. Jak jest ich troszkę za dużo, to nagle jest takie bum i pełno glonów. Fosforany są problemem zbyt zaglonionych rzek, także to samo stanie się nam w akwarium. Dlatego nie polecam. Chociaż fosforany powinny być w zwierniku, nawet są nawozy fosforowe. Ale to e, nawo z nawozami fosforowymi trzeba strasznie ostrożnie. Tak samo z azotem. Dobra, e, ale do dzieła. Wkładamy sobie o tą byczą strzkawę. nie będzie zaczęła a zaczyna Zacznę od środka będę się przesuwać. Poszło. Oj, 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 oj. oj. Ale poszło. Strasznie zwarte podłoże. No i teraz tak, jak to usunąć? O kur... jeszcze rozlałem. Super, super się zapowiada. Ale. Hmm. No to mamy srakę. Dać to akwarium. Nie, no, zrobię przerwę i zaraz wracam. <grytanie> Witam z powrotem. Sytuacja opanowana. Nie obyło się oczywiście od zmętnienia. Ale dobra, zaczynam dalej. Kuźwa, co ja robię. Teraz nie będę przesadzał, dam tego trochę mniej. Myślę, że tyle starczy. Od razu przenoszę się w inne miejsce. O, to ma, to ma szansę wyjść. Oczywiście dzisiaj nie było podmiany. Więc. Odrazu po tej akcii podmiana Ale nie obawiam się o nic. Nic się nie powinno zdarzyć. Dobra, ja sobie tak tu tak ponad i wrócę jak skończę. Witam ponownie. Po tym zabiegu akwarium wygląda tak. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej. Ale za dobrze też nie jest. Jak widać, nas trochę tego poszło. Tutaj, tutaj troszkę przesadziłem. Ale tu już jest. O, tak to miało wyglądać. Tak to wygląda mniej więcej. I zobaczę, co z tym dalej będzie. Ale powinno dać radę. Jest to tak samo inwazyjne jak kulki torfowe więc czemu by nie spróbować? Rybom nic nie będzie. To sobie jeszcze Laharisa poukładam patykiem. A będzie tego grzebania na dzisiaj. E, dziękuję za oglądanie. E, do widzenia.